Pytają nas, ile cali jest w 4,5 jarda? Zapiszę to. 4,5 jarda. Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z ułamkami i mamy je dzielić i mnożyć, sprawa bardzo się komplikuje, gdy mamy liczbę mieszaną. Dlatego zanim zaczniemy, chcę zamienić to na ułamek niewłaściwy. Zrobię to w prawym górnym rogu. Jak będą wyglądać 4 i 1, druga w postaci ułamka niewłaściwego? Dalej będziemy mieli 2 w mianowniku, 2 razy 4 to 8. 8 drugich to to samo co 4. Napiszę to jeszcze raz dla przypomnienia. 4 to to samo co 8 drugich. To jest równe 4 i dodajemy do tego jeszcze jedną drugą. Daje to 9 drugich. Albo szybciej. 2 razy 4 to 8, 8 plus 1 to 9. 4 i 1 druga to tyle samo co 9 drugich. Zatem 4 druga jarda to tyle samo, co, zapiszę to tutaj, 9 drugich jarda. 9 drugich jarda. Teraz musimy zamienić to na cale. By robić wszystko małymi kroczkami, może zamieńmy to najpierw na stopy, a później wynik w stopach zamienimy na cale. Żeby zamienić to na stopy, wystarczy pamiętać, że mamy 3 stopy w każdym yardzie. Zapiszę to. 3 stopy 3 stopy to yard. Jeśli pomnożymy 9 drugich yarda razy 3 stopy, te jardy będą w liczniku. Dzielimy te przez te yardy, więc nam się skrócą i zostaną nam tylko stopy. Mnożymy przez 3 można powiedzieć, że są trzy stopy w każdym jardzie, jeśli to ułatwia sprawę albo po prostu trzy stopy na jard. Inny sposób jest taki. Niezależnie od tego, ile mamy jardów, będziemy mieli więcej stóp. 3 stopy to jard. Zatem jeśli mamy 1 yard, to mamy 3 stopy. Jeśli 2 jardy, 6 stóp. Zawsze powinniśmy mieć to w głowie. Mnożymy więc przez 3. To też ma sens. Mnożymy przez 3, to tutaj. 9 razy 3 to 27 drugich. Zapiszę to. Zróbmy wszystko po kolei. Nie przeskakując niczego. To jest 9 drugich razy 3 pierwsze jarda. 3 pierwsze jarda. Te jardy tutaj. Zaznaczę na pomarańczowo. Jard razy stopy przez jardy. Przez jardy. Jardy się skrócą i zostanie nam 9 razy 3 równa się 27 drugich stopy. 27 drugich stopy. Obliczyliśmy, że 4,1 druga jarda to 27 drugich stopy. To się zgadza, ponieważ mamy więcej stóp niż jardów. Powinno ich być 3 razy więcej, więc wszystko się zgadza idealnie. 27 drugich to 3 razy 9 drugich. Mamy więc 27 drugich stopy i chcemy zamienić to na nacale. Musimy pamiętać, że jest 12 cali w stopie. Będziemy mnożyć razy 12, bo niezależnie od tego, ile mamy stóp, wyjdzie nam 12 razy więcej cali. Mając jedną stopę, mamy 12 cali. Dwie stopy, 24 cale. Musimy pomnożyć 27 drugich stopy przez 12, by mieć liczbę cali. Zanim pomnożymy przez 12, upewnijmy się, czy jednostki się zgadzają. 12 cali na stopę. 12 cali na stopę. To tylko mnoga i pojedyncza liczba tego samego słowa. To ta sama jednostka to się skróci. To będzie. Przekształćmy trochę równanie. Wszystko tutaj mnożymy. A gdy tylko mnoży się kilka rzeczy, kolejność nie ma znaczenia. Będzie 27 drugich razy 12 stóp. Tylko zmieniam kolejność. Stopy razy cale dzielone przez stopy albo stopę, żeby zachować pojedynczą formę, stopy i stopa się skrócą, bo to ta sama jednostka. Zostaje 27 razy 12 podzielić na 2 cale Nasza odpowiedź to 27 razy 12 przez 2cale. Zanim pomnożymy 27 przez 12, a potem podzielimy przez 2. Możemy od razu zauważyć, że mogę po prostu podzielić 12 na 2 i 2 na 2... Co bardzo nam no, ułatwia obliczenia. 12 na 2 to 6, 2 na 2 to 1, wychodzi 27 razy 6 cali. Zobaczmy, ile to jest. 27 razy 6, 7 razy 6 to 42. 2 razy 6 to 12, plus 4, 16, wychodzi 162 cale. 162 cale? Co się zgadza? 4,5 jarda to daje nam tę liczbę. 27 dzielone na 2 daje 13,5 stopy. Jeśli pomnożymy przez 12, będzie się zgadzać, będziemy mieli sporo cali.